Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption. Zobaczcie, ja jestem Juno, a mnie wywiało aż tutaj. Strasznie długo jechałam, ale to i tak jest bliżej niż druga opcja. Więc zawitałam tutaj spotkać się z Luizą, dlatego że w zasadzie dawno nie było mocnego, wyrazistego, kobiecego charakteru w naszej serii, więc przyda nam się chyba coś takiego. O kurczę, jak zwykle nie w porę tutaj przybyłam. I co, musimy czekać? No świetnie. Więc no cóż, co ja mogę rzec? No w okolicy nawet nic ciekawego nie ma. Widzę na mapie, chyba. No to cóż. Wygląda na to, że sobie poczekam i wrócę do was. Tu będzie. Wow, nawet nie pytajcie, jak mnie irytuje takie wyczekiwanie na odpowiedni moment, w momencie, gdy nie ma niczego do roboty w pobliżu. No ale już, wreszcie, ruszajmy. To pesa mucho. Está bien, mama. Está bien. No. Ah, señor Marston. Mama, papá, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family is indebted to you. Forgive my English. Lepszy taki angielski niż żaden. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevarla al puerto. Su barco sale al anochecer. No queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Oh, adiós, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Te amo. Biedna rodzina. Dobra, aha. Super, czyli na czas będziemy jechać. Gdzie ja mam powozić tym? O nie, czas już leci. Widzę. Tylko, że jak dziadyka jakiś, nie umiem tu wsiąść na to. O nie. No nie, tylko nie jechanie. Cholera, tym czymś na czas. To będzie straszne. I tyle mogę już wam teraz powiedzieć. I prawdopodobnie nie uda mi się za pierwszym razem. No ale cóż, przeżyjemy to, mam nadzieję, jakoś. O ile tylko uda mi się oczywiście jechać w miarę równo. O nie, 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 nie. Nie każcie. A, mogę już przyjechać? Spieszy mi się trochę. Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Disparen! No la dejen escapar! O cholera. No nie. Wow. Mam nadzieję, że mnie jej nie strzelą. Rany. Jestem ciekawa. O cholera. Widzę. I pieprzamy gdzie indziej. Nie wiem jak ja mam to zamiar zrobić. Ale to musi nam się udać. Cholera. Ja zniszczę ten powóz. Cholera jasna. Czy ta dziewczyna nie mogłaby jeździć konno?
I tak w ogóle nie żeby coś, ale gra mi doradza, że lepiej trzymać się szlaków, ścieżek i takie tam. Ciekawe, jak ja niby mam tego dokonać. O cholera! Jak mnie gonią, zaraz, spokojnie, muszę się uspokoić. No już, konie, uspokójcie się, proszę. No, bo tak, patrzę, że... widzę ich, widzę. I spróbujemy uciec od nich jakoś, nie zajeżdżając tych koni na dziko. Prawdopodobnie, gdybym była lepszym strzelcem... Spokojnie, wiem, spróbujmy ich przejechać. Uspokój się, dziewczyno. Nie krzycz, proszę. Jej, koniki, bądźcie dzielne, proszę. Kurwa mać. Ciekawe, od którego momentu będę jechała. Pewnie od początku uznałem życie i moje szczęście. Wiedziałam. Dobra, wiecie co? Ja chyba wam po prostu będę nieudane próby wycinać, ale w sumie jeszcze teraz to jeszcze raz od początku spróbujemy i tyle. Może będzie lepiej. Spoko. Tylko muszę bardziej chyba... nie wiem. Patrzeć na minimapę, na to, co się dzieje. Nie wiem, no nie jest to łatwe. Tyle wam zdradzę z mojego punktu widzenia. Aczkolwiek jakoś się już trochę z tym oswoiłam ogólnie. Dobra, przyspieszamy, bo to oglądaliśmy. Jedziemy. Uspokój się, dziewczyno. Widzę. Tak, już teraz wiem, gdzie jechać. Ała! I tak, jak już wiem, gdzie jechać... to i liczę, że jakoś ogarnę to. Dobra, nie wydaje mi się, żebym musiała tak gnać jak nienormalna, bo chodzi o to, żeby dojechać z nią w miarę, jak rozumiem, bezpiecznie. Dobra. Tak. Będę jej raczej słuchać, bo jak za dużo patrzę na minimapę, to właśnie tak jak wtedy łatwo spaść i tyle. Okej. Dobra, mogę ich przejechać. Tu spokojnie. No jej, teren jest bardzo niebezpieczny. O cholera, nie. O rany. Nie, to nie przejdzie. A może? Spróbujmy. Jest! Udało się! O cholera, nie wierzę w to aż. Dobra, teraz w prawo, pod mostem. Nie, proszę, to się zniszczy. Staram się, dziewczyno. Jej, ten powóz mi się naprawdę zaraz spieprzy konkretnie, ale może nie. Jeszcze sprawa nie jest taka do końca przegrana. Jeszcze nie wszystko jest przesądzone, jak nie wiem. Dam radę. Spokojnie. Proszę, nie krzycz na mnie. Tak w ogóle smarkula, a charakterna jak jej chyba starsza siostra. Dobra. No, cholera, co jest? Dobra, spróbujmy jechać. Jedźmy, proszę. Wiem, koniki, że już jesteście umęczone jak cholera. Ale może nam się uda. Jedźcie, proszę. Wszyscy tu. Zaciskamy zębiska i... albo inaczej. Dobra, tak, jedziemy. No, spróbowałam też i takiego sposobu. Dobra, konie chyba trochę w tym czasie odpoczęły. A więc co, jedziemy tędy. Nie, błagam, bez żadnych niespodzianek. Trzymajmy się, może
cholera. Już, jedziemy. Spokojnie. To mnie za bardzo irytuje. Tutaj, tak, jedziemy. No to się kurwa władowałam. Dobra, może jakoś to przejedziemy. Też mi się to zaraz zupełnie zniszczy. Już, widzę to. Widzę to. Ale chyba nie zdążymy. Tym razem to nam pewnie czasu zabraknie. Nie. Mówisz, że jesteśmy blisko, ale już czasu i tak nie mam. Konie zupełnie umęczyłam. Dobra, one tak jadąc w miarę prosto trochę chyba bardziej odpoczywają. Spokojnie, koniczki, spokojnie. Tutaj to widzę. Jest. Jedźmy, proszę. No, tu jest. Wow. Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Urocze. Travel safely. Ale to było dzikie. Ale zdecydowanie to było lepsze niż tamta misja, w której Dickensa trzeba było bezpiecznie przewieźć. Nie, ja chcę już z tego zejść. Zejdźmy z tego, błagam cię, John, tak. Ja już nigdy więcej nie chcę tym jechać. Paskudztwo jakieś, po prostu nie. Nigdy, przenigdy. Chcę tu być i zapisać grę. Ja nienawidzę takich akcji jak tamto coś przed chwilą. Po prostu nie, nigdy. Już nie chcę. Dobra, mamy noc. I w ogóle pięknie nad wodą, cudownie. No i na szczęście sobie tu jakiś konik czeka, z czego to skorzystam. I zobaczmy. No, jesteśmy na szczęście blisko tego punktu, więc i tutaj się właśnie mam zamiar wybrać. I nawet powiem wam, że chyba, jako że tej okolicy nie znam i nie jest to tak strasznie daleko, nie będę wam wyłączać nagrywania. No bo co, no... Troszeczkę taki odcinek niechaj będzie z jeżdżeniem. Au, sielankowy, no pozwiedzajmy trochę. Bo też w sumie nie kojarzę, co oznacza literka D. Chyba poznamy kolejną postać tu z Meksyku. A tak swoją drogą, jeśli chodzi o wszelkie misje poboczne, a tak ta muzyka taka w tle, ona kojarzy mi się właśnie też trochę, jakby to powiedzieć, taki dziki Meksyk, jakieś plemiona, Navajo, Indianie, ale tak taki trochę inny dziki zachód. O, jest jakiś wykrzyknik, znaczy się taksi, ale do tego nie pójdziemy. Escalera. Cóż to za mieścinka. Jak bardzo pytanie nam nieprzychylna będzie ona. Wow, po kaktusach, a co mi tam. Dobra, tutaj trzeba, jak widzę, tak zakręcić. Pod palmami. I też nikt nas tu liśćmi jakimiś palmowymi nie wita. Ej, gro, mogłabyś się mi tak nie zacinać. No ale w sumie zauważyłam, że ona lubi się zacinać, jak do miast wjeżdżam. Co ciekawe, gdy wchodzę z buta, nie aż tak, ale i tak jest to dość irytujące. I co mam? Pieszo wejść tutaj. Dobra, mogę i pieszo. I właśnie widzę począteczek
kolejnej misji. Błagam, nie chcę zobaczyć. Wróć o tej, a o tej godzinie. No ja pierdzielę, to jest wredne, bardzo wredne. I pół dnia mamy na to czekać. Dobra, to ja jakoś coś wykombinuję i wrócę do was o czasie. Dobra, już jestem. I wiecie, kupiłam po prostu chałupkę tutaj i zapisałam grę. Już za willa jakaś piękna fontanna, kwiatuszki. Ale co to nas? Zobaczmy. Tę misję interesujące tytuł. Medastasku! Hablas leotan, pero eres transparente! Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está en pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. Dobrze, że rozumiemy coś z tego. No chyba tylko po prostu, że sytuacja jest jaka jest. Dziwna, zła. Friendo Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traiste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. They see only a tyrant. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force, force, must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. No, tak myślałam. Por favor, a bunch of these idiots men. Fighting at Tesoro Azul. Now you head there and you lend your support. No, nie mamy wyjścia. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. Cóż, John, sam chciałeś z jego szefem gadać, tak naprawdę. Przecież od razu się upominał, nie? Żeby, że chce rozmawiać z tym, kto tutaj zarządza. No i proszę bardzo, sobie pogadał. Dobra, jeszcze tu będzie tak, że ja nie nadążę za nim. Ojej. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, warto byłoby za jakiś czas może odwiedzić sprzedawcę broni czy coś takiego i zainwestować w coś. Tędy? Mam nadzieję, że tak. Nie chciałabym się zgubić. I tak najpierw wyrwał z kopyta, a potem co? A potem się wyrwę. Dobra. O nie, to... No i naprawdę? I jak durna czekałam sobie, a ten mi okazało się, że to wyścig. No ja pierdzielę takie rozwiązanie. A
nie mógłbym mi powiedzieć, że to jest wyścig, jak byłam pierwsza? To bym od razu przyspieszyła, nie czekała na niego. Zadyga. Znaczy, dobra, mogłam wcześniej jakoś to ogarnąć. Ram, ram, dam, dam, let's jump, let's jump. Tak w ogóle wszystko nas powstrzymuje przed naszym głównym celem. Wszystko spowalnia to, co mamy zamiar uczynić, biedny John. Jeszcze weźmie się człowiek rozmyśli. Chociaż nie, no dobrze mówią, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. O nie, głupi kamień! Cholera jasna, kamień mnie zatrzymał. Wąwozy, nie wiem, czy je lubię, czy nie. Z jednej strony trudniej się zgubić, a z drugiej łatwiej o wszystko, to tylko można się obić. Jej, długo to jeszcze będzie tak trwało? Jeszcze wezmę i na cholera w samej końcówce właśnie przegram. Tylko błagam, nie dawajcie mi tu żadnych mostów. Jej, kręte drogi. No jasne, niby się ścigamy, a ten jeszcze będzie gadał. Chyba specjalnie, żeby mnie rozpraszać, co? O, uda mi się. O nie, znowu gra mi się zacina. Co to jest dziadostwo? Wow, ileż to jeżdżenia. No. Jestem przecież, o. Santa, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Octavio, favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. No i włazimy do mieściny, wyciągamy co trzeba i chyba nie ma nikogo, kto by chciał mnie tu zabić? Ha, dziwne, ale wow, aha, wiedziałam, że ta cisza jest pozorna. Tu ludziom tu. Dobra, szukajmy. O, cholercia jasna, uciekamy tam, bo to w płomieniach stanęło. W sumie się nie dziwię, taka kałupka, kata. A, w sumie tak w ogóle, no tak, rzeczywiście ta pierwszy moment w grze, że tak powiem, był wyraźnie bardziej kowbojski, a tutaj Meksyk i ewidentnie mamy całe mnóstwo strzelania, jak widzę. Dobra, tutaj, jeden, a cholera, dobra, tak, czy ja mogę jakąś broń lepszą wybrać, chodź, tu schowajmy, o ja, no właśnie, a Meksyk to jest po prostu Meksyk, no, tyle kurwa strzelańska to, o, pięknie, teraz tu, zanim zdążę się ładować, tu, cudownie. Nie chciałam szukać, jej! Ale nieźle ci idzie, John. Tak, nasza przeszłość jednak okazało się, że nie ciągnie się za nami jak jakiś smród ze słońcem. Au! Co za wredny Meksykanin. Bez rasistowskich tekstów poproszę, tak? Sobie muszę takie rzeczy przypominać. Ale nie, to chodzi o to, że oni mnie tu po prostu bardzo wnerwiają. Kim by oni nie byli. Oni to mnie sobie w najlepsze gringo nazywają. Dobra, mam tu jakieś ciałko do przeszukania jeszcze, kogoś do zabicia. Oj, słyszę, że ktoś do mnie strzela i nawet go widzę na minimapie. Jej, nie trafiłam dziadowsko. Dobra, czyli z grubsza już mniej więcej tutaj wykończyłam ich elegancko. No nie, czy mi te ciała do przeszukiwania znikają? Chyba troszeczkę tak. I tak ogólnie obstawiam, że w sumie warto byłoby zrobić cięcie jakieś w tym momencie. Jeszcze tylko jedno ciałko może. O nie, jedno, widzę więcej ich na mapie zaznaczonych. Dobra, tak jednak by się chyba właśnie przydało, bo nam tak czasu dużo na tym wszystkim zeszło. No dobra, w takim razie na razie to będzie na tyle. Trzymajcie się, cześć!